Słowa Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Uderza mnie niezwykła pokora Jana. Jezus nazywa go największym z ludzi, a on sam stwierdza, że jest niegodny wykonać najniższej posługi wobec Jezusa. Uznaje swoją nicość ten, który jest największym prorokiem w historii ludzkości. To, jak bardzo ja powinienem się uniżyć, żeby zrozumieć ogromną przepaść, jaka dzieli mnie od wszechmocnego Boga. Tylko pokorne serce jest w stanie ujrzeć Boga, rozpoznać Mesjasza. Chrzest, który On udzielał, nie będzie już tym samym chrztem, który odtąd będzie udzielał Chrystus. Janowy chrzest był z wody, Chrystusowy z ognia Ducha Świętego. Nagle w życiu proroka zmienia się wszystko. Czy Jan czuł satysfakcję z wypełnionej misji? Czy może miał poczucie niedosytu? Tego nie wiemy. Wiemy jednak, że dobrze wypełnił swoją misję, pieczętując ją przelaniem własnej krwi. Jan zatem poprzedza Chrystusa nie tylko w narodzeniu, publicznej działalności, ale również chwalebnej śmierci. Pokora Jana nie ma sobie równej. Prośmy na modlitwie Boga, aby uczył nas pokory na wzór świętego Jana Chrzciciela.